Czołem farmerzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Farminga 22. Moi drodzy, tutaj przede mną spaceruje sobie koza i ja dzisiaj zaprezentuję wam moda, dzięki któremu będziecie mogli naprawdę mieć dużo, dużo lepsze zwierzęta. Enhanced Animal System, tak nazywa się ten dodatek i jest on dostępny na peceta lub na Maca, na konsole niestety nie, i ten modzik spowoduje, że będziecie mogli mieć dużo nowych zwierząt, naprawdę. W tym odcinku powiem wam, co tak naprawdę możecie mieć, jakie są główne zalety tego moda, no i przetestujemy sobie też wygląd tych zwierząt. Zacznijmy sobie od tego, że tak naprawdę jedyne, czego potrzebujecie, to zainstalować sobie zwyczajnie moda, który jest w ModHubie. Poza tym stawiacie sobie normalne zagrody, tak jak ja tutaj w tym momencie, i gdy przyjdziecie sobie do menu zwierząt, możecie już wybrać różnego rodzaju zwierzęta. Jestem teraz w zagrodzie owiec. Przede wszystkim mogę wybierać zwierzęta spośród męskich i żeńskich. To jest pierwsza ważna rzecz. Druga rzecz jest taka, że do owiec zostały dodane również kozy i właśnie przed chwilą pokazałem wam jedną z nich. Weźmy sobie teraz kozę, na przykład w wersji żeńskiej. Kupię sobie 3 takie sztuki. Ok. Weźmy sobie na przykład baranka. Dobra, 3 baranki sobie kupimy. Co by tu jeszcze wziąć? Weźmy sobie na przykład owieczkę. Proszę bardzo. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie nie mamy wielu ras owiec. Tak naprawdę jest tylko jedna, więc dostaliśmy nowe zwierzęta, dostaliśmy dużo fajnych nowych rzeczy, ale trzeba tutaj zauważyć, że w przypadku owiec straciliśmy możliwość wyboru rasy. Co prawda ta rasa w Farmingu 22 to jest tylko i wyłącznie kwestia wizualna, ponieważ te rasy niczym się nie różnią, nie dają różnokolorowej wełny, no ale trzeba to jednak tutaj oddać, że nie możemy mieć wtedy na przykład czarnej lub tej brązowej owcy. To jest owca, która była widoczna, która jest normalnie w podstawce w Farmingu 22. Tutaj mamy małą kozę na przykład, która chce chyba mnie wziąć na rogi. Tu mamy barana, popatrzcie jak ten baran wygląda. Tutaj jest inna owieczka, inna koza, jeszcze inna koza i jeszcze inna owieczka. Naprawdę, moim zdaniem prezentuje się to bardzo, bardzo dobrze. Także owieczki mamy już z głowy. Chodźmy sobie teraz do kolejnej zagrody. Tutaj wydaje mi się, że powinny być świnki. I dokładnie tak właśnie jest. Mamy możliwość wyboru wielu świnek i teraz wam pokażę, jak to wygląda. Przede wszystkim możemy sobie wziąć prosiaczka, więc weźmy sobie 3 prosiaczki. Weźmy sobie na przykład taką oto zwykłą świnkę, którą przecież na pewno dobrze znacie. Weźmy sobie tutaj inną świnkę, również żeńską. Tutaj zauważcie, że mamy już możliwość wyboru rasy. Mamy prosiaczki, mamy maciory, mamy nawet dzika tutaj, bo to tak trzeba przetłumaczyć, chociaż nie wiem, czy to jest najlepsze tłumaczenie. I jak widzicie, te wszystkie rzeczy są dostępne dla 3 rodzajów ras. Także tutaj nic nie straciliśmy. Mamy świnki, chodźmy sobie zobaczyć. Tutaj mamy fajną, fajną, dorodną świnkę. Tutaj, jak widzicie, mamy prosiaczka, malutką świnkę. No a tutaj też mamy, ależ to jest wielkie. Popatrzcie tylko na to, jak te modele zwierząt wyglądają. No moim zdaniem, naprawdę ten modzik jest zrobiony bardzo, bardzo dobrze. Mamy prosiaczka, mamy troszkę większą świnkę, mamy jeszcze większą świnkę i gdzie jest ten dzik? Gdzie jest ten jeden dzik, który tutaj miał być? Nie wydaje mi się chyba, że sobie teraz tutaj leży albo gdzieś polazł. Nie, tu przecież jest, dobra. W każdym razie ja spróbuję sobie jeszcze tutaj wejść, może jakoś, o, tutaj, do tej zagrody. Dobra, udało się. Chociaż tutaj chyba nie wejdę, bo to jest tutaj już zamknięte. No nic, nieistotne, w każdym razie i tak sporo wam tutaj pokazałem. Znowu mamy bardzo, bardzo dużo tych zwierząt. One są do siebie podobne, ale wreszcie, wreszcie małe zwierzę wygląda inaczej od dużego. Przejdźmy do kolejnej zagrody, bo tu się zaczyna robić naprawdę ciekawie. Tutaj oprócz tego, że mamy standardowe kury, będziemy mieli jeszcze kaczki. Weźmy sobie tutaj kaczątko. Takie, weźmy sobie jedno kaczątko, nie wiem jak to po polsku nawet nazwać, wybaczcie mi. Tutaj mamy, może nawet, nie, przepraszam, to nie jest kaczątko, tylko kurczątko, przepraszam, to było kurczątko. Tutaj mamy kurę normalną, dobra. Tutaj mamy, jak widzicie, małego kurczaczka, ale w wersji męskiej, czyli z tego wyrośnie kogut, a z tego wyrośnie kura. A tu mamy już pięknego koguta, więc wam go teraz pokażę. Następnie mamy kaczątko, tak, to jest miniaturowa kaczuszka w wersji żeńskiej. Miniaturowa kaczuszka w wersji męskiej, duża kaczuszka w wersji
żeńskiej oraz duża kaczuszka w wersji męskiej. Dobra, kupiłem po jednym z każdego rodzaju. Teraz sobie tutaj wskoczymy. No i zobaczymy, co to jest. Piękna kaczuszka, naprawdę bardzo fajna kaczuszka. To jest kogucik, już mi się on podoba. Tam jak widzicie mamy kurę, która sobie chodzi. Mamy też kaczkę. No i mamy, może mi się uda tam wejść. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda. Bo chciałem wam pokazać malutkie właśnie kurczęta. Jak tylko mi się tutaj uda wejść, to wam to pokażę. Tutaj na przykład mamy małą kaczuszkę, bardzo fajnie to wygląda. A tutaj mamy małą kurę. Także takie piskle. O, może nawet tak, może tak to trzeba powiedzieć. Mamy piskle, a tam kura dostała chyba jakiegoś turbo, czy ten kogut, który tutaj przybiegł, bo tak przebiegł szybko, jakby był normalnie jakimś strusiem. No ale to taka ciekawostka. Chodźmy teraz do kolejnej zagrody, pokażę wam następne zwierzęta, które tutaj mamy, a poza tym omówię jeszcze całą masę innych funkcji, które są dostępne właśnie w tym modzie. Weźmy sobie teraz konie. Jak widzicie, konie są stosunkowo rzadko używane w Farmingu 22, wcale się nie dziwię, bo są bardzo, bardzo mało opłacane. Mamy wiele ras tych koni, no i tutaj na przykład mamy dodatkowo źrebaka. Nie będę wam pokazywał każdego, dlatego że uważam, że no model jest taki sam, tylko różnią się, no wiem, że to źle brzmi, ale no te konie różnią się po prostu teksturami i tyle. Więc weźmiemy sobie jakiegoś ładnego konika, powiedzmy na przykład tego, i dodatkowo weźmy sobie na przykład od tej samej rasy, weźmy sobie tutaj konia, może wezmę na przykład, czy one się będą czymś różnić. Tak, zobaczcie, tutaj będziemy mieli konia, no ja chcę kupić, wiecie co, cztery wersje, czyli chcę kupić konia w wersji męskiej, chcę kupić konia w wersji żeńskiej, chcę kupić takiego, okej, okay. To był męski, to był żeński. Tu jest źrebie męskie, to jest źrebie żeńskie. Weźmy je sobie, dobra, i chodźmy zobaczyć, jak one wyglądają. Czy one się czymś będą różnić? Czy te duże konie będą się czymś różnić od siebie? Wydaje mi się, że nie. Przyznam szczerze, nie. Nie ma różnicy. Także jak widzicie, mamy pięknego, dużego konia. Drugi duży koń i to są te standardowe konie, które są dodane do podstawki. A teraz z tym modem dostaniemy miniaturową wersję każdego z tych koników, czyli dostaniemy takiego oto źrebaka i trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tutaj ja na przykład bardzo bym chciał w przyszłości mieć jeszcze osły. Oczywiście nie ma tego tutaj w modach, ale może kiedyś uda się, że takie coś zostanie dodane. Być może Giants to rozwinie. No, wiecie co, Giants dodał tak naprawdę tylko te duże zwierzęta, a jak widzicie, moderzy zrobili całą resztę. Giants nie dodał tego barana, czy kozy, czy innych jakichś miniaturowych zwierząt, a teraz z tym modem wygląda to dużo bardziej realistycznie. Mnie się to niesamowicie podoba i uważam, że moderzy, no, znowu pokazali klasę. Po prostu trzeba to tak nazwać. Przejdźmy do ostatniej zagrody, którą zamierzam wam dzisiaj zaprezentować, czyli do zagrody z krowami. Tutaj też powstały nowe zwierzęta. Popatrzcie, weźmy sobie na przykładzie takiej krowy. Mamy tutaj możliwość holsztyńskiej krowy do wyboru. Mamy Angusa, mamy limuzinę, czyli wydaje mi się, że jedna rasa krów została tutaj wycięta. Jeśli dobrze widzę, tutaj mamy trzy rasy krów, a w podstawce mieliśmy cztery, dwie rasy mleczne i dwie rasy mięsne. Tutaj jest troszkę inaczej, no ale dobra, nie ma co się tutaj tym przejmować. Weźmy sobie w takim razie teraz małą krówkę, albo małego byczka, właściwie nie, to jest mała krówka, bo to jest wersja żeńska, dobrze. Tutaj mamy małą krowę, ja bym to nazwał jałówką, bo to jest jeszcze świeżutka krówka, ale już w miarę dojrzała. Tutaj mamy dużą krowę, weźmy ją sobie. Jak widzicie, wszystkie to są żeńskie odpowiedniki. Teraz weźmy sobie męskie, czyli weźmy sobie właśnie małego byczka, większego byczka. I co tu jeszcze mamy, bo ja kupiłem chyba raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy... 4, 5. No dobrze, no to mamy 5 sztuk. Jest okej. Chodźmy w takim razie tutaj, teraz wam to wszystko pokażę. No, powiem wam, że przed tym bykiem to ja czuję respekt, bo on jest naprawdę jak byk. On jest duży, on jest wielki, ma rogi. No, powiem wam, że ten model tego byka jest zrobiony moim zdaniem naprawdę bardzo dobrze. Tutaj chodzi sobie ciele. Tu chodzi sobie drugie ciele, które jak widzicie naprawdę wygląda czadowo. A tutaj mamy krowę, która przecież jest dobrze znana z podstawki. Oczywiście ma rogi delikatne, ale ten byk to jest naprawdę byk. Powiem wam, że on wygląda bardzo, bardzo dobrze. Uciekam, żeby mi nic nie zrobił, bo ja nie chcę się tutaj w jakąś kurridę bawić ani nic takiego. Tak czy inaczej, byk prezentuje się naprawdę imponująco. Także modzik, który wam teraz pokazałem, dostarczy wam dużo nowych zwierząt.
zwierząt. Dodatkowo te nowe zwierzęta będą miały płeć. Będą męskie i będą żeńskie. Będą byki, będą krowy i tak samo będzie to oczywiście dla innych zwierząt. Do owiec dostaliśmy również kozy, które bardzo ładnie wyglądają, a do kur dostaliśmy kaczuszki. To jest pierwsza część tego moda, czyli dodanie nowych zwierząt. Teraz czas omówić pozostałe funkcje, które moim zdaniem są również bardzo ciekawe. Oprócz nowych zwierząt, które Wam teraz pokazałem, mamy jeszcze 5 naprawdę ciekawych funkcji. Przede wszystkim zwierzęta nie otrzymują już jednego zwierzęcia jako potomstwa, tylko dla odpowiednich gatunków te liczby się zmieniają. Jak to w ogóle wygląda? Gdy pasek rozmnażania dojdzie do 100%, to normalnie w podstawce wygląda to tak, że z jednej krowy robi się kolejna. Jak mieliśmy 100 zwierząt, no to kolejne 100 zwierząt się pojawia. Z tym modem jest nieco inaczej. Dla krów może się zdarzyć, prawdopodobieństwo wynosi 1%, że będziemy mieli 0 zwierząt. Nawet jak pasek dojdzie do 100%, to istnieje szansa, że cielak się nie pojawi. 98% będzie na jedno zwierzę, a 1% będzie na 2 zwierzęta. W przypadku na przykład świnek sytuacja wygląda już nieco inaczej, ponieważ możemy mieć 8, 9, 10, 11 lub 12 zwierząt i każda z tych liczb jest tak samo prawdopodobna, czyli wynosi to 20%. W przypadku owiec sytuacja wygląda następująco, chociaż może to jest słaby przykład, dlatego że baran rozmnożyć się nie może, baran nie urodzi nowej owcy, więc tutaj jak widzicie tego paska nie ma, to w sumie jest naprawiony delikatny błąd, natomiast tutaj jak widzicie, gdy pasek rozmnażania dojdzie do 100% dla owiec, to możemy mieć następującą sytuację. 0 zwierząt 1%, 1 zwierzę 59%, 2 zwierzęta 30% oraz 3 zwierzęta 10%. W przypadku koników jest dokładnie tak samo jak w przypadku krów, a w przypadku kurczaków, przejdźmy sobie tutaj, możemy mieć bardzo podobnie jak w przypadku świnek, czyli od 9 do 13 zwierząt, przypomnę, u świnek było od 8 do 12 zwierząt, a tutaj jest 9-13. Oczywiście dokładnie tak samo sytuacja będzie wyglądać z kaczkami, jak z kurami. Tak samo będzie sytuacja wyglądać na przykład z kozami, jak z owcami. Także żebyście wiedzieli, jak to wygląda. Kolejna funkcja jest związana z tym nowym przyciskiem, Allow Overcrowding. Jest to funkcja, która pozwala przepełnić naszą zagrodę, ale tylko w sytuacji, gdy będziemy mieli po prostu rozmnażanie zwierząt. Nie będzie można przepełnić zagrody, na przykład kupując albo przywożąc nowych zwierząt z innego miejsca. Natomiast jeżeli zwierzęta się rozmnożą, to są dwie opcje. Albo będziemy mogli automatycznie sprzedawać te zwierzęta po cenie rynkowej, to jest średnio opłacalne, dlatego że taka na przykład mała, powiedzmy, kuska jest warta 49 euro. Dodatkowo, jeżeli byśmy chcieli sprzedać to automatycznie, to jeszcze zostanie potrącone z tego 25%. Słabo. Uważam, że lepiej ustawić sobie tutaj Allow Overcrowding i wtedy możemy mieć aż 100% więcej zwierząt. Czyli jeżeli na przykład tutaj mamy zagrodę, powiedzmy, na 40 owiec, to automatycznie możemy mieć tych owiec 80 zaraz po tym, jak one się rozmnożą. Ale ważna uwaga, jeżeli przekroczymy tutaj właśnie pojemność, to co godzinę o 5% będzie spadać zdrowie zwierząt, więc warto o tym pamiętać. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli zwierzęta będą miały przez długi czas poziom zdrowia wynoszący 0%, to zostaną usunięte, po prostu zwierzęta w cudzysłowie umrą. Gdy zwierzęta się rozmnożą, mogą dać potomstwo męskie lub żeńskie i prawdopodobieństwo tego wynosi równo 50%. I ostatnia rzecz dotyczy wieku zwierząt. Zbyt stare zwierzęta będą usuwane, czyli po prostu zbyt stare zwierzęta będą umierać. Dla krów jest to 300 miesięcy, czyli 25 lat, dla świń 15 lat, dla owiec 12, dla kurczaków 15, a dla koni 30 lat. Jeżeli zwierzę będzie starsze niż taka wartość, zostanie ono automatycznie usunięte z naszej farmy i oczywiście nie dostaniemy za to żadnego wynagrodzenia. Tak przedstawia się ten modzik, który moim zdaniem naprawdę dodaje bardzo dużo realizmu. Jeżeli chcecie mieć dodatkowe zwierzęta oraz dodatkowe funkcje bez grzebania w różnego rodzaju plikach gry, to właśnie ten modzik jest dla Was. I znajdziecie go na ModHubie, link znajdziecie do niego w opisie. No i oczywiście muszę Wam wspomnieć, że jest to bardzo wysoko oceniony modzik przez społeczność farminga. Ponad 600 ocen i ocena na poziomie 4,7, więc naprawdę warto, myślę, go pobrać. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, no a ja się już z Wami
wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!